Możemy? Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Karpaty Wrocław Podhale Nowy Targ. Jest z nami trener drużyny Nowego Targu, jest trener drużyny Kraśnickich Karpat. Bardzo proszę może o podsumowanie krótkie meczu, panie trenerze. To ciężko powiedzieć, że po takim sensownego po takim meczu. Myśmy całkiem przyzwoicie, nawet od momentu, kiedy graliśmy w 10, całkiem przyzwoicie to wyglądało. W drugiej połowie mieliśmy cały czas przewagi. Wiadomo, że byliśmy narażeni na kontratakę, ale jakoś obroną ręką z tego wyszliśmy. No niestety jedną z tych dwóch bramek, które strzeliliśmy w pierwszej fazie, jedna na pewno była prawidłowa, ta druga na 100%. Widziałem, z którego momentu zawodnik startuje po wybiciu piłki, także spokojnie 3-4 metry za zawodnikami obrony, no ale trudno. Nie uszczegliśmy się jakichś tam błędów, ale również nie wykorzystaliśmy sytuacji. Mieliśmy ich niewiele, ale jakie były. Także tutaj no, gratuluję przeciwnikom zwycięskiego meczu. Dziękuję bardzo. Dla mnie moja ocena jest troszkę inna. Do tego meczu podchodziliśmy bardzo poważnie. Bardzo trudny przeciwnik, grający z ogromnym charakterem, z duchem walki. Bardzo nierówna i grząska nawierzchnia, także to były, mieliśmy oczywiście same problemy. Ale pierwsze starcie, takie pierwsze 20 minut uważam, że zagraliśmy naprawdę dobrze. Mimo tego, że ta nawierzchnia nie była idealna. Strzeliliśmy bramkę i wtedy chyba zaczęło się już w głowach nam układać, że za szybko chcemy ten mecz już zacząć się bronić. Szkoda, że w drugiej części nie wykorzystaliśmy tych dwóch sytuacji. Trzeba przyznać też, że bramkarz drużyny gości no, naprawdę obronił sytuację sam na sam z paczkiem. Potem obronił też strzał cępy głową z 6-7 metrów, a więc naprawdę zasłużył na słowo uznania. Myślę, że zabrakło nam tutaj drugiej bramki i w końcówce byliśmy zespołem, który za bardzo się cofnął. Szkoda, bo mówiliśmy sobie w szatni, że za wszelką cenę musimy wyjść na drugą połowę i strzelić przeciwnikom bramkę. Nie udało się i myślę, że tu nad tym musimy popracować, ponieważ jeżeli chodzi o grę w defensywie, to muszę przyznać, że naprawdę gramy coraz lepiej i widać, że piłkarze naprawdę starają się, grają z ogromnym zaangażowaniem i z wielką dyscypliną taktyczną, dlatego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nie jest łatwo pokonać Podhale, bo to naprawdę jest bardzo dobry zespół. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, ktoś z Państwa ma pytania? Panie trenerze, bardzo dobrze te stałe fragmenty gry, że te wolne wyglądały w Waszym wykonaniu. To atut taki jest Wasz? No widocznie nie, bo sędziowie na mnie uznają, raczej nie. Ale trochę zabrakło tych strzałów na tej nawierzchni, na tej murawie. Murawa była taka sama dla obu zespołów. No na pewno pogrzebała troszeczkę ta czerwona kartka. No ale no, co my przegraliśmy jedną bramką i nie ma co na ten temat w ogóle już dywagować. Teraz będziemy myśleć o następnym meczu, jaki mamy. Tyle. Trochę szczęścia wam brakuje też w tej rundzie. Z tym krzał zdrowiec można było dzisiaj też. Szczęściu zawsze trzeba pomóc. Panie trenerze, pan zawsze podkreślał tę dyscyplinę w defensywie. Rzeczywiście coraz lepiej to wygląda. To taka wizytówka Karpat będzie dla mnie na terenie. Ja myślę, że tak, żeby wyjść z trudnej sytuacji, bo w rundzie jesiennej mieliśmy ogromne problemy. Graliśmy te pierwsze mecze, zresztą gramy te pierwsze mecze pod presją utrzymania się w tej trzeciej lidze. Myślę, że dlatego bardzo uważnie w okresie przygotowawczym dbałem o to, żeby zawodnicy coraz lepiej wyglądali pod względem właśnie dyscypliny taktycznej i samej grze w defensywie, bo to jest podstawa, jeżeli chce się wygrać. Tak jak dzisiaj mieliśmy na przykład sytuację, że strzelamy bramkę, cofamy się do defensywy i w zasadzie żaden z zawodników nie popełnił takiego rażącego błędu. Nie? I to trzeba oddać, że graliśmy bardzo, bardzo uważnie i tak jak mówimy, też trochę szczęścia oczywiście trzeba mieć, ale szczęście to jest tak, raz przychodzi, raz odchodzi. Natomiast jeżeli chodzi o dyscyplinę i o przygotowanie zespołu, to myślę, że szkoda, że zabrakło nam tej drugiej bramki, bo wtedy byśmy inaczej trochę rozmawiali, ale jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę Podhale to bardzo trudny przeciwnik. Oczywiście oglądałem mecz Podhala z Krzo, wyciągnąłem z tego wnioski i okazało się, że można pokonać naprawdę dobry, solidny zespół w tej trzeciej lidze. Takie trochę zaskoczenie na minus w tej rundzie postawa Paszka, bo był zawodnik, który w tamtej rundzie radził sobie rewelacyjnie, coś nie może zaskoczyć. Ja myślę, że tak, że
To jest zawodnik chyba nie na taki typ boiska, jak teraz mamy, że jest bardzo wąsko i on po prostu ma problemy. To jest bardzo dynamiczny zawodnik. Musi się też przełamać, gdzieś zablokował się, bo dzisiaj miał idealną sytuację, gdzie miał sam na sam z bramkarzem, mógł tą piłkę lepiej uderzyć, natomiast no, tutaj brakuje mu, myślę, troszeczkę pewności siebie, ale to z czasem na pewno przyjdzie. Także obserwując go na treningach, naprawdę ciężko pracuje i teraz miałem taki dylemat, czy on ma grać, czy ma grać Adrian Buszta i myślę, że trafnie wybrałem Busztę, bo to jest też zawodnik z ogromnym charakterem i myślę, że dla drużyny było lepiej, że tak zaczęliśmy i tak była, i potem zmieniliśmy na paszkę. Teraz te dwa ciężkie wyjazdy, po takim początku dobrze by było kontynuować tę serię. Ja wiem, czy ciężki wyjazd jest. Ja myślę, że trudniej teraz graliśmy tak. Po pierwsze wyjazd do Trzebini, do zespołu, który przegrywa pierwszy mecz, to jest bardzo trudny wyjazd. Zdaliśmy egzamin, wygraliśmy tam 2-1 po takiej bramce, gdzie sędzia mógł tego faulu nie uznać, ale uznał. Teraz pokonaliśmy Podhale, które też przegrało mecz z Krzo, także to też bardzo cenny dla nas jest wynik i daje nam taką pewność siebie. Myślę, że to chyba może działać w ten sposób, że jak jeszcze zdejmiemy z nas tą presję utrzymania i będziemy coraz wyżej w tabeli, to się może okazać, że po prostu mamy naprawdę bardzo solidny zespół. Nie? I to zostało wypracowane w tym okresie przerwawczym, bo jak wiecie, przyszło kilku nowych zawodników, to wszystko się scaliło i dzisiaj naprawdę, naprawdę zagrali i grają bardzo dobrze. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Jeśli nie, to dziękuję.